Cześć, ja mam na imię Karol, a to co oglądacie to są Cienie Przyszłości. Dzisiaj kolejny odcinek, który będzie dotykał tak naprawdę prawa Bożego. Dzisiaj tematem odcinka będzie pytanie, czy można, czy wolno zabijać w samoobronie? Ostatni odcinek pokazał, jak wiele kontrowersji jest wokół tego tematu, co widać po ilości i po treści komentarzy. Ja mam ciągle wrażenie, że dla większości ludzi problemem jest zrozumienie, jakie znaczenie ma prawo Boże dzisiaj dla nas, jakie ciągle ma znaczenie. Dla większości ludzi przestrzeganie przykazań Bożych jest ekstremalnie niewygodne. I to widać. Zresztą ja się nie dziwię, bo tak naprawdę my jako ludzkość, jako ludzie pogrążeni w grzechu, dla nas nienaturalne jest przestrzeganie przykazań Bożych. Jesteśmy w opozycji do prawa Bożego. Rodzimy się ze skłonnością do omijania i zrobimy dokładnie właśnie wszystko, żeby ominąć w jakiś sposób prawo Boże, żeby nie musieć przestrzegać tych przykazań. Chociaż Biblia mówi, że to jest obowiązkiem człowieka, że my powinniśmy przestrzegać tych przykazań, że to jest coś dobrego i że to jest coś, co się Bogu podoba. Więc dzisiaj trochę zostajemy w temacie przykazań Bożych i prawa Bożego, przestrzegania tych przykazań i będziemy zastanawiać się nad tym problemem. Czy wolno zabijać w samoobronie? Niestety nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie i wydaje mi się, że nie da się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na ten problem, bo jest naprawdę masa rzeczy, nad którymi trzeba by było się zastanowić tutaj. Jak ja próbowałem się zastanawiać nad tą rzeczą, no to do głowy mi przyszło chociażby sama intencja autora zadającego takie pytanie. Bo jeżeli ktoś pyta, czy mi wolno coś zrobić, czy ja mogę, to znaczy, że on chce to zrobić, a później pyta, jakie będą konsekwencje tego. Bo gdyby rzecz dotyczyła złamania jakiegokolwiek innego przykazania Bożego, chociażby nie kradnij, no to on mógłby zapytać, czy mi wolno ukraść, bo no właśnie, jest jakiś motyw, bo coś, bo jestem na przykład biedny. To co byście powiedzieli? Czy mogę kraść, bo jestem biedny? No właśnie i problem tutaj jest taki sam. Czy ja mogę zabijać, bo muszę się bronić, w samoobronie? I tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na to pytanie, no to opcje są dwie. Są dwie możliwości. Albo tak, albo nie. I zarówno jedna, jak i druga odpowiedź ma ze sobą masę problemów. Bo jeżeli odpowiedź brzmiałaby, że nie, nie wolno zabijać, nie możesz zabijać w samoobronie, no to zaraz by się pojawiły głosy, no jak to? No to ja nie mogę, Bóg nie pozwala mi się bronić, kiedy jest jakieś bezpośrednie zagrożenie mojego życia. Przecież naturalną reakcją człowieka na atak jest obrona. Zresztą przecież w Biblii czytamy opisy, kiedy to sam Bóg zabijał kogoś z jakiegoś powodu. Więc skoro Bóg może, to ja nie mogę, nawet w sytuacji, kiedy jest jakieś właśnie bezpośrednie zagrożenie? Coś jest nie tak. Natomiast z drugiej strony, gdyby odpowiedź brzmiała, że tak, możesz zabijać w samoobronie, to jestem pewien, jestem przekonany na 100%, że pojawiłyby się nadużycia. Czyli ktoś by kogoś zabił i by powiedział, wiecie co? No, to było w samoobronie. A tak naprawdę zabił go z jakiegoś innego powodu. Więc problem jest i tutaj, i tutaj. Zastanówmy się więc, jakie jest biblijne stanowisko. I taka ogólna zasada biblijna mówi, nie zabijaj. Takie jest przykazanie Boże, nie zabijaj. Ale gdybyśmy się dokładnie wczytali w treść tego przykazania, to zauważymy, że tam jest napisane dosłownie, nie morduj. I należałoby troszeczkę rozróżnić, co to znaczy nie zabijaj i nie morduj. Bo co to jest morderstwo? No to jest zabicie kogoś z zimną krwią, dla zysku, dla pieniędzy, z jakiegoś innego powodu, zlikwidowanie kogoś, bo był niewygodny, bo był świadkiem albo coś takiego, tego typu sprawy. Natomiast zabicie kogoś może zahaczać o na przykład sprawiedliwość. I jeżeli chodzi o Boga, to na pewno tak jest. Tak jak już wcześniej powiedziałem, Bóg w pewnych sytuacjach zabijał de facto. Ale nigdy nie było tak i Bóg nie jest taki, że zabija ludzi, bo jest sadystą, bo lubi się pastwić nad człowiekiem, bo ma taki kaprys. Nie, nie, nie. Bóg zawsze najpierw dawał pewne prawo, mówił, jakie będą konsekwencje złamania tego prawa, i w momencie, kiedy człowiek złama to prawo, on jako prawodawca ma prawo z tego rozliczać. Więc ciężko byłoby pozostać sprawiedliwym, nie wymierzając kary. Rozumiecie, o co chodzi? Okej, powiedzmy sobie o jakiejś takim praktycznym przykładzie, bo to teoria jedno, a życie drugie. Ja powiem, w jaki sposób ja bym podchodził do tej sprawy, bo też ja nie mam monopolu naprawdę, każdy może mieć swoje zdanie. Ja powiem, jak ja to rozumiem. Powiedzmy, że znalazłeś się w pewnej sytuacji, w ciemnym jakimś zaułku, z jednej strony ściana, z drugiej strony ściana, za tobą jest jakiś płot z siatki, przez który nie możesz przeskoczyć, przed tobą jest jakaś banda ludzi, którzy chcą cię obrabować, zabrać ci telefon, portfel, i jak nie będziesz chciał oddać, to jeszcze cię będą chcieli zabić. Sytuacja jest dosyć patowa. Dobra, więc co w takiej sytuacji? Moim zdaniem dzisiaj, szczególnie dzisiaj, Pan Bóg dał tyle możliwości, tyle narzędzi wyjścia z takiej sytuacji, że ciężko by było o tą ostateczność. Zresztą samo znalezienie się w takiej sytuacji jest ekstremalnie rzadkie. Ile razy zdarzyło ci się w życiu bycie w takiej sytuacji? Mi się nie zdarzyło i oby się nie zdarzyło. Ani tobie, ani mi nigdy. Ale nawet gdyby, powiedzmy, że się znalazłeś w takiej sytuacji, nie wiem, co robisz nocą gdzieś tam w ciemnych zaułkach, w szemranej okolicy. Co ma wspólnego światło z ciemnością? Nie powinieneś tam chodzić. Ale nawet gdyby znalazłeś się tam, to ciężko było mówić, że wokół nie było jakichś ludzi, świadków, którzy to widzą. Więc zawsze możesz krzyknąć, poprosić o pomoc. Jeżeli to nie poskutkuje i znalazłeś się gdzieś w tym zaułku, masz telefon, możesz dzisiaj możesz zadzwonić, wezwać pomoc, wezwać kogoś, policję albo jakieś służby, mogą przyjechać i jakoś jeszcze zdążyć zareagować. Ale nawet gdyby nie udało ci się, powiedzmy, jest beznadziejna sytuacja, nie udało ci się wezwać pomocy, jesteś z nimi tylko ty i oni. To bardziej prawdopodobne jest, że skoro ich jest więcej i są silniejsi, to oni prędzej zabiją ciebie niż ty kogoś z nich. Nawet gdybyś był silniejszy i albo to była jedna osoba i zdołałbyś go jakoś przemóc, to nie musisz go zabijać przecież. Możesz go, nie wiem, uciec, gdzieś przedrzeć się i uciec. Bo tutaj nie wchodzimy w twoją dumę, że ty musisz się obronić i go tak skopać, że go aż zabijesz, tylko mówimy o sytuacji, czy to jest ostateczność. Czy ty mógłbyś uniknąć tego, żeby go zabić? Ja mam takie podejście, że po prostu naprawdę nie widzę takiej możliwości, żeby dzisiaj móc kogoś zabić. Zresztą zastanów się, czy ty byś rzeczywiście chciał kogoś zabić. Ja bym nie chciał. Mam nadzieję, że wy też nie. Okej, ale możemy sobie mówić, że to jest rzadka sytuacja, ale co wtedy, kiedy rzeczywiście to się stało? Że już nie ma wyjścia, to się stało, ty zrobiłeś, zabiłeś tego człowieka. Pamiętaj, że dzisiaj w naszych okolicznościach na pewno poniesiesz konsekwencje takie cywilne. Że będziesz przed sądem, będziesz sądzony i w zależności od tego, jak sąd zbada sprawę, da ci wyrok. Natomiast ważne jest dla nas też, co Bóg na to, co On powie. I ja myślę, że w takiej sytuacji, że w ogóle Bóg jest dobry i naprawdę jest w stanie wybaczyć każdy grzech, każdy jeden. Tylko pamiętaj o tym, że Bóg zna cię bardzo dobrze i On wie, jakie jest twoje serce, jakie jest twoje nastawienie. Jeżeli ty będziesz się tłumaczył, że wiecie, ja go zabiłem, a to była samoobrona, ale tak naprawdę zabiłeś go z innego powodu, to Bóg będzie wiedział o tym i On cię osądzi sprawiedliwie. Ja nie jestem sędzią w tej sprawie i ja nie umiem wydać wyroku. Więc Bóg tutaj ma ostateczne zdanie i On wie, jakie jest twoje nastawienie. I wie, czy na przykład jeżeli ty to zrobiłeś i znalazłbyś się jeszcze raz w takiej sytuacji, to dając ci możliwość ucieczki, skorzystałbyś z tego, czy byś naprawdę chciał go zabić. Moim zdaniem to jest takie dobre podejście do tej sytuacji, więc zastanów się nad tym problemem. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, jakieś wątpliwości, no to postaramy się pogadać w komentarzach. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję kanału. Myślę, że zobaczymy się niedługo. Ja mam na imię Karol, to były Cienie Przyszłości. Do zobaczenia.